W zasadzie nie ma dnia, żeby policja nie otrzymywała zgłoszeń o oszustwach albo próbach oszustwa przez telefon komórkowy. Jak działają oszuści? O tym przekonała się Alicja van der Kogen i nagrała rozmowę. Jaki jest schemat? O tym Paweł Jędruśk. Już na pierwszy rzut oka, a w zasadzie ucha, coś tu jest nie tak. Firma zarobiła w pani imieniu na pani koncie handlowym. I to nie mało, bo 60 tysięcy złotych. Problem jednak w tym, że to oczywiście próba oszustwa, bo po pięknych obietnicach są kolejne kroki. Dobrze, niech pani wejdzie do sklepu. Aha. Ja teraz ze wszystkim pani pomogę, zapoznam pani ze wszystkim. I będzie pan mi kazał ściągnąć jakąś aplikację, tak? Aplikacja od Komisji Nadzoru Finansowego, tak. To jest aplikacja, właśnie przez tę aplikację będziemy nagrywać naszą sesję wypłaty. A chodzi o aplikację zdalnego pulpitu, dzięki której złodziej może już wyczyścić nasze konto bankowe. W taki sposób próbowano oszukać Alicję van der Kogen. O sprawie poinformowała policję. Przedstawiają się, że są przedstawicielami firmy XYZ. Mówią do mnie pani Alicją, bo ten pan pierwszy raz już się zwrócił do mnie po imieniu, co już było trochę podejrzane. I zaproponował mi 60 tysięcy złotych, no, że te pieniądze niby zarobiłam przez kliknięcie jakichś zgód przy rejestracji w serwisie Allegro. Całą rozmowę Alicja van der Kogen nagrała i opublikowała w mediach społecznościowych, żeby przestrzec innych. Ale mimo wielu apeli ze strony policji, ofiar takiej metody oszustwa nie brakuje. Cały czas zgłaszają się do nas osoby, które zostają w różny sposób oszukane właśnie przy pomocy, czy to też połączeń telefonicznych, czy po prostu poprzez link, który został nam przesłany. Dlatego też musimy jak gdyby wszyscy uczulić się na coś takiego, jeżeli ktokolwiek do nas dzwoni, coś nam chce sprzedać, twierdzi, że ma dla nas zwrot jakichś pieniędzy, wystarczy na przykład zainstalować aplikację. Często te osoby też mówią z obcym akcentem. I warto pamiętać, że pieniądze po prostu nie spadają z nieba.